No to jedziesz, pa, pa, Ninja pa. Witcher. On lubi szybkość, ale tutaj musi chyba kalkulować, co mu się bardziej opłaca. Przede wszystkim celem jest awans do finału i chyba na tym będzie koncentrował Zobacz, się Paweł. Skoczył i dopiero zwolnił blokadę, ale czy nie przekombinował? Nie! To się obronił, jak on przyspieszył na 2 metrach. Oj, znalazł sobie pomysł na pokonanie tej przeszkody. On zobacz, tak jakby stał na podejściu. On trzyma się. Zobacz, nakręcenie w pierwsze tempo. Brawo, Paweł. Ależ jest silny Paweł Murawski. Teraz sobie odpocznie. Ciekawa technika i taktyka przejścia drugiej przeszkody, łapacz ringów. On złapał za ten drugi drążek, poczekał chwilę, spuścił koło. A proszę, jaki mały cwaniaczek. No to teraz od razu z pierwszego na ostatnie. On nie jest w stanie zrobić to od razu na trzeci, patrz. Takiej sieci szkolą w Kair Morhen, Ninja Witcher. Ależ to było dzieło, ale jakie ryzyko. Ale ja widziałem, jak on trenował ten element, wrzucał w social media filmiki i mówił, a może by zrobić to na raz? Zobacz, ma, przeszedł, zaliczył, będzie w finale, już się cieszy. I to w jakim czasie? Ależ jest mocny Paweł Murawski. Niewiarygodne przejście Pawła Murawskiego tego toru. Zobacz, on nawet nie chce specjalnie teraz odpoczywać. On nie jest specjalnie zmęczony. Rozluźnił, spojrzał na przeszkodę, zanalizował i jedziemy. No i raz, dwa. No i ta przeprawa przez komin 2. Dobrze Państwo już znają trudy też tej przeszkody. Bardzo ciężko, bardzo ciężko. O, zobacz, jak walczy Paweł. Pamiętajmy, że tę masę mięśniową też trzeba dotlenić. Zamknął oczy, skrajnie wyczerpany, ale walczy do końca. Trzymaj to, to, Wiedźminie. Dawaj, Paweł, dawał, to można zrobić. Znamy już przecież zawodników, którzy zaliczali ten tor. Dawaj, Paweł, dawaj. Nie!